Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Program Espresso i mój dzisiejszy gość Marzena Okła-Drewnowicz, posłanka na Sejm, trójka na liście Koalicji Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych. Witam w studio. Witam serdecznie, dzień dobry Państwu. Pani poseł, nie tak dawno, kilkanaście dni temu miałam okazję rozmawiać z europosłanką na temat polityki, tej polityki zagranicznej, polityki europejskiej i między innymi rozmawiałyśmy na temat roli kobiet w polityce, bo coraz więcej kobiet do polityki idzie. Pani w polityce jest już od dłuższego czasu 3 na 3, tak? Tak, to jest moja trzecia kadencja Sejmu, ale wcześniej byłam radną Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. I powiem tak, nie było łatwo. Musiałam bardzo mocno walczyć, bardzo mocno się przebijać, ale wiara, energia, drużyna, przyjaciele spowodowały to, że to, co logicznie i statystycznie wręcz niemożliwe, a przynajmniej trudne, w moim przypadku akurat stało się faktem. Gdy startowałam do Sejmiku, startowałam z 7. przedostatniego miejsca i przeskoczyłam nawet lidera, a więc jedynkę, i to ja otrzymałam ten mandat radnej Sejmiku. To było bardzo zobowiązujące, ale byłam dość krótko w samym województwa, ponieważ później była skrócona kadencja Sejmu i wtedy jeszcze świętej pamięci Konstanty Miodowicz poprosił mnie o to, żebym startowała do Sejmu. Z wielkim oporem, dlatego że moja córka wtedy miała latek 2, a synek niespełna 7. Było mi bardzo trudno tą decyzję podjąć, ale to były takie okoliczności, że wokół mnie było dużo przyjaciół, którzy liczyli na mnie i mówili, że tylko ja mam szansę i skoro się dostałam do sejmiku z 7. miejsca, to i tutaj sobie poradzę. No i dostałam 10. miejsce. I później okazało się, że z tego 10. miejsca zdobyłam mandat. A więc to nie jest tak, że coś mi zostało dane, że było mi łatwiej jako kobiecie, wręcz przeciwnie, dostawałam bardzo odległe miejsca i trudno było tak naprawdę walczyć, ale walczyłam. Później tak się złożyło, że byłam przewodniczącą Platformy w regionie i raz w życiu, raz w wyborach, kiedy przewodniczącym był ówczesny premier Donald Tusk, otrzymałam jedynkę. I z tej jedynki raz w życiu walczyłam i zdobyłam ten mandat. Później miałam miejsce drugie, a w tych wyborach mam miejsce trzecie. Stąd moje 3 na 3. Stąd tak, dokładnie, moje 3 na 3. Natomiast ta moja historia startu z różnych miejsc i w naprawdę różnych okolicznościach powoduje, że ja nie patrzę na miejsce, bo wiem, że zawsze trzeba pracować i to nie w czasie kampanii wyborczej głównie, ale tuż po rozpoczęciu kolejnej kadencji od razu pracujemy dalej, więc dla mnie to wszystko jest jak gdyby takie normalne i to, że muszę walczyć z drugiej, trzeciej czy jakiejś innej pozycji, to też jest normalne. Uważam, że jeśli ludzie znają moją pracę, jeśli mnie znają, znajdą mnie na każdej pozycji. To już teraz Państwo wiedzą, dlaczego moim gościem dzisiaj jest Marzena Okła-Drewnowicz, kobieta w polityce, bo znowu wrócę do mojej ostatniej rozmowy z Różą Thun, która listę Koalicji Obywatelskiej popiera, wspiera. Pani europoseł powiedziała, Polska jest kobietą, a skoro Polska jest kobietą, to polska polityka też jest kobietą. No i właśnie, jaka jest ta polska polityka dzisiaj, czy ona ma jakieś cechy kobiecości, czy też wręcz przeciwnie, stała się brutalna i nie ma w niej miejsca na subtelność, na tą kobiecą wrażliwość? Pani poseł, jak pani ocenia trwającą kampanię i to, co się w polityce dzieje? Państwo idą jako opozycja, zatem no właśnie, jak to wygląda? Z perspektywy lat mogę powiedzieć, że nas kobiet w polityce jest dzisiaj więcej, ale wbrew pozorom nie jest łatwiej, jest trudniej. Ja pamiętam 12 lat temu, kiedy po raz pierwszy poszłam do Sejmu, mówiąc kolokwialnie,
mogłam pracować dużo merytorycznie tak u podstaw. Pamiętam moje takie zaangażowanie w Komisję Polityki Społecznej i Rodziny, czy też w podkomisje różne, gdzie pracowaliśmy na przykład nad wydłużeniem urlopu rodzicielskiego. Ja zabiegałam na przykład o to, żeby wydłużając ten urlop, pilnować tego, aby ten urlop był zarazem elastyczny, żeby to rodzina, kobieta decydowała o tym, kiedy wraca do pracy i na jaką część etatu. Walczyłam na przykład o to, że jak rodzą się wieloraczki podczas jednego porodu, przykład wtedy był wieloraczków kieleckich, pięcioraczków, to żeby długość urlopu była uzależniona od ilości dzieci urodzonych podczas jednego porodu. To wszystko była moja praca, ale taka, powiedziałabym, bardzo organiczna, taka wewnątrz Sejmu, w tych komisjach. Dzisiaj, jeżeli ktoś skupi się tylko na takiej pracy, to ludzie w regionie go nie widzą. I dla wielu dzisiaj polityka to przede wszystkim występy medialne, to hasła wyborcze, nawet oczernianie kogoś, jakieś nienawistne wpisy, bo to jest medialne. O tym się mówi, o tym się pisze. Jak gdyby mniejszą wartość ma ta praca taka u podstaw w stosunku właśnie do tego wszystkiego, co jest medialne, a czasami właśnie nieprawdziwe i kłamliwe, ale nieważne, czy to jest prawda, czy nieprawda, ważne, żeby po prostu to istniało w przestrzeni medialnej i żeby budziło emocje. I dzisiaj tak polityka wygląda. I bardzo trudno w tej polityce się dzisiaj odnaleźć. Ja staram się iść swoją drogą. Mimo wszystko, że wiem, że medialność i hasła wyborcze dzisiaj w tym nawale informacyjnym tak naprawdę są najistotniejsze, to jednak ja staram się iść swoją drogą. Nigdy z tej drogi nie zeszłam i nie zamierzam schodzić. Pamiętam, zanim poszłam do Sejmu, zajmowałam się polityką społeczną, ponieważ byłam wicedyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej. I idąc do Sejmu, zawsze szłam z tą myślą, że będę tworzyła projekty ustaw i poprawiała funkcjonowanie polityki społecznej w państwie. I tak też się działo, kiedy rządziliśmy. To głównie była praca, powiedziałabym ogólnie, w takim pakiecie ustaw prorodzinnych. Tak jak powiedziałam, urlop rodzicielski, jeszcze ustawa żłobkowa, przedszkole za złotówkę, składki dla matek, które są w normach wychowawczych, których wcześniej nie było. Tego naprawdę było dużo. Natomiast teraz w opozycji można byłoby powiedzieć, no cóż można zrobić, a można. Nie zmarnowałam tego czasu. Kiedy zrezygnowałam z funkcji przewodniczącej regionu świętokrzyskiego Platformy Obywatelskiej, zrezygnowałam tak naprawdę dlatego, żeby zrobić coś innego. I bardzo pragnęłam stworzyć program dla seniorów. Być może dlatego, że te moje dzieci, o których wcześniej wspomniałam, już nie wymagają takiej mojej opieki jak kiedyś. Za to moja mama, która kiedyś się opiekowała moimi dziećmi, dzisiaj sama ma 82 lata i wiem, jakie to jest wyzwanie, kiedy w rodzinie jest osoba starsza, która jeszcze u mnie jest samodzielna i mam nadzieję, że tak będzie długo. A zarazem wiem, że rodzina, która jest mocno zaangażowana zawodowo, pracuje, jest aktywna zawodowo, bo takie są czasy, mamy kredyty hipoteczne, musimy wykształcić dzieci, musimy funkcjonować, to wiemy, jak trudno jest pogodzić opiekę nad osobą starszą z obowiązkami rodzinnymi. Dlatego stworzyłam taki program, który zatytułowałam Polska Seniora. I w tym programie skonsultowanym z seniorami w całej Polsce, bo byłam we wszystkich regionach kraju na około 80 spotkaniach, spotkaliśmy się z 5 tysiącami seniorów. Ja mówię, spotkaliśmy się, bo stworzyłam taki zespół parlamentarzystek, bo to na nas kobiety. I znowu to były kobiety? Tak, same kobiety, ale powiedziałam z góry, same kobiety, same koleżanki zaprosiłam do zespołu. Było nas 20 parę i jeździłyśmy po wszystkich regionach. Kobiety są dyspozycyjne, jak wbrew pozorom właśnie. Jak pisałam na Messengerze czy na naszej grupie, że słuchajcie, jedziemy tu, nie było problemu. Ja jadę i nie było problemu, żeby stworzyć zespół i jechać. Czy to było Podkarpacie, czy to Pomorskie, czy to Poznańskie. Jeździłyśmy na umówione wcześniej spotkania do dużych miast, do małych miasteczek, do wsi i tam konsultowałyśmy nasz program. I w wyniku tego programu, jako posłanka opozycji w imieniu naszego klubu, złożyłam konkretne, właściwie dwa projekty ustaw. Jeden właśnie o pomocy osobom niesamodzielnym, w którym właśnie proponujemy czeki opiekuńcze, asystentów osób niesamodzielnych, urlopy wytchnieniowe, dofinansowanie do systemu teleopieki. Mogę wymieniać, bo to jest bardzo szeroki pakiet dla seniora w tej ustawie o pomocy osobom niesamodzielnym. I nie tak dawno złożyłam jeszcze ustawę, która wspiera funkcjonowanie rad seniora. Te dwie ustawy mają konkretne druki sejmowe. Jedna nawet teraz przeszła przez Komisję Samorządu Terytorialnego i jeszcze nie przepadła, więc może będzie przegłosowana.
przegłosowana. Cała komisja, łącznie z posłami PiS-u, za nią zagłosowała. Więc to są konkretne rozwiązania, które położyłam na stole, które są w lasce marszałkowskiej i w każdej chwili można je wyjąć i w cudzysłowie oczywiście i wprowadzić w życie. Więc ja jestem nawet dumna z tego czasu w opozycji, bo to są konkretne efekty i to jest mój osobisty wkład i powiem szczerze, że nie zamierzam, mimo zmiany, rozgadałam się, wiem, że zaraz skończę, mimo zmiany tego nurtu takiego w polityce, odejścia od tej merytorycznej pracy na rzecz tej większej medialności, nie zamierzam tego zmieniać. Praca merytoryczna i przygotowywanie konkretnych rozwiązań to podstawa, ale dodatkowo w dzisiejszych czasach trzeba również dbać o to, żeby o tym, co zrobiliśmy, mówić głośno. Tak jak ja dzisiaj u pani redaktor to robię. No właśnie, mówić głośno. Chociaż panowie w polityce zarzucają, że kobiety skupiają się na drobiazgach, na mało znaczących szczegółach, na detalach. Polityka społeczna, polityka prorodzinna, no pojawia się i w programie rządowym, prawda? Już tutaj nie będziemy wymieniać, ale to wszystko było nastawione na rodzinę, bo rodzina jest najważniejsza. Jednak jak przychodzi do wyborów, to w tych małych obszarach, małych ojczyznach, małych okręgach wyborcy podejmują decyzje. I wtedy co się liczy? Ten wielki, centralny punkt widzenia, czy też właśnie ta drobiazgowość? Czy my tutaj nie wygrywamy? Pani poseł, wygrywamy? Jako kobiety, czy wygrywamy w tych wyborach? Jak się ma bezpośredni kontakt z ludźmi, to można drobiazgowością wygrać. Dlatego, że dla ludzi ważne są szczegóły jednak. Jak zejdzie się naprawdę na ziemię i się rozmawia o problemach mieszkańców właśnie Ostrowca Świętokrzyskiego, właśnie o problemach związanych z opieką nad ich bliskimi, albo też jeszcze nie ma tego problemu, ale ludzie mają przed sobą to widmo, że mogą być sami w domu i boją się, kto się nimi w przyszłości zajmie, to wtedy ta drobiazgowość, te szczegóły, a nie te hasła, jednak ma dla ludzi znaczenie. Tylko my musimy się po prostu przebijać z tymi drobiazgami, bo życie składa się z drobiazgów. Tak uważam. Zawsze też dbałam o rzeczy globalne, o drogi, o połączenia kolejowe, o inwestycje na przykład, nie wiem, w kierunek lekarski w Kielcach. To była też moja praca, jako praca posłanki parlamentarzystki z regionu świętokrzyskiego. Trzeba dbać o inwestycje w regionie. Owszem, to jest priorytet, to jest fundament, ale nie można zapominać o kwestiach takich typowo ludzkich, o zwykłej ludzkiej codzienności. Co jest do zrobienia w przypadku teraz wymiany, prawda, w Sejmie, pojawią się pewnie nowi ludzie. Czy opozycja wygra, czy będzie dalej w opozycji? To gdybym dzisiaj poprosiła o odpowiedź na pytanie, co chciałaby pani zrobić w kolejnej swojej kadencji jako świętokrzyski parlamentarzysta? Ja mam dwa marzenia. I z takimi marzeniami chyba kandyduję właśnie w tych wyborach. Pierwsze marzenie takie typowo sejmowe. Chciałabym, żeby ta ustawa o pomocy osobom niesamodzielnym weszła w życie. Wiem, że najpierw trzeba przygotować nowy system orzekania o stopniach niesamodzielności, bo dzisiaj mamy orzekanie o stopniach niepełnosprawności, a nie każda osoba niepełnosprawna wymaga pomocy drugiego człowieka. Musimy mieć system, który orzeknie, czy ktoś jest niesamodzielny w stopniu, nie wiem, lekkim, a ktoś inny w stopniu znacznym. I w zależności od stopnia niesamodzielności, wartość tego czeku na zorganizowanie opieki na osobę niesamodzielną będzie im wyższy stopień niesamodzielności, tym wyższa wartość czeku. Więc to jest moje marzenie. Stworzyć system opieki nad osobami niesamodzielnymi, stworzyć taką srebrną gospodarkę, czyli sieć usług na rzecz starzejącego się społeczeństwa. I to nie jest tak, że to jest gospodarka, oczywiście, bo tak mówimy, srebrna gospodarka, nakierowana tylko na tego seniora, bo wbrew pozorom to jest cały segment nakierowany na samorządy, które na przykład mając wsparcie w zabezpieczeniu opieki miejsca mieszkania, nie muszą już kierować do bardzo drogich domów pomocy społecznej i je finansować, bo w ślad za skierowaniem danego człowieka, oczywiście czasami trzeba to zrobić, ale w ślad za skierowaniem jednego mieszkańca samorządy płacą 2,5, nawet 3 tysiące złotych w zależności od kosztu pobytu w domu pomocy społecznej. Więc z jednej strony jest to ulga dla samorządów, z drugiej strony jest to ogromna ulga dla osób pracujących.
dla mnie, dla Pani, dla ludzi, którzy są aktywni zawodowo i mają wielki problem, jak zorganizować opiekę nad bliską osobą, którą kochają, której nie zostawią. I chodzi o to, żeby pomóc nam, tym, którzy pracują, żeby pomóc naszym dzieciom w przyszłości w opiece nad nami, bo przecież my za 20 lat pójdziemy na emeryturę. Nasze dzieci, które moja córka ma lat 14, za 10 lat będzie miała 34 lata i wtedy jeszcze może będę samodzielna. Oczywiście nie wiadomo, co będzie, ale statystycznie rzecz biorąc, im więcej mamy lat, tym większe prawdopodobieństwo, że będziemy wymagali pomocy drugiego człowieka. A nasze dzieci bardzo często już nie mieszkają z nami albo nie będą mieszkały z nami. Bardzo często będzie tak, że nie tylko nie będą mieszkały w naszym mieście, ale często też i w innym kraju, czy w ogóle w zupełnie innym regionie Polski. I to jest wyzwanie dla nas wszystkich. A więc moim dzisiaj marzeniem jest poradzić sobie z ogromnym wyzwaniem, jakie jest społeczeństwo, jakim jest starzejące się społeczeństwo. I mam jeszcze takie marzenie regionalne nasze. Nie będę mówiła o drogach, o kolejach, to jest jak gdyby wszystko oczywiste, tak, że trzeba komunikować o tym region. Chociażby tak, o piątym etapie ulicy Zagłowy. Tak, wszystko to rozmawiam. Ja też wiem, że wszystko to, co wtedy wpisaliśmy w 2015 roku i zabezpieczyliśmy pieniądze na budowę dróg krajowych, czy też na program kolejowy, to wszystko trzeba zrealizować, to wiemy. Natomiast bardzo chciałabym, żeby na mapę północnej części województwa świętokrzyskiego wróciły kliniki serca w Starachowicach. Dla Ostrowczan na przykład wiem, że to była, że to był bar, to było bardzo, to była, to były bardzo ważne kliniki, jeśli chodzi o chirurgię naczyniową. W Ostrowcu nie ma chirurgii naczyniowej. Mieliśmy pod bokiem. Mamy Starachowice, Ostrowiec, Skarżysko. Dla tych trzech miast nad Kamienną chirurgia naczyniowa przy drodze tak naprawdę 42 była naprawdę bardzo ważna. Ratowała życie. To ona dawała szansę na uratowanie ludzkiego życia wtedy, gdy w grę wchodzi tak zwana złota godzina. A więc czas, w którym albo uratujemy komuś życie, albo już nie zdążymy. Dlatego uważam, że przywrócenie chirurgii naczyniowej dla północnej części województwa powinno być zobowiązaniem nas wszystkich. I to są właściwie takie moje marzenia, moje cele i moje priorytety w tej nadchodzącej kadencji Sejmu. Oczywiście pod warunkiem, że państwo, że wyborcy obdarzą mnie swoim zaufaniem. To na koniec krótkie podsumowanie tej trwającej kampanii, bo ta kampania jest troszkę inna. Do głosu doszły media społecznościowe. Jeszcze 4 lata temu wyglądała to inaczej. Pani poseł, to media społecznościowe tak aktywizują państwa, że wychodzicie na ulicę, rozmawiacie, czy też niektórzy jak gdyby dołączyli do zespołu, który od zawsze rozmawiał? Znaczy, ja tylko żałuję, że kiedy rozpoczynałam swoją kampanię 12 lat temu, nie było Facebooka, nie było mediów społecznościowych. I jak ktoś czasami mi pisze, że jaka pani jest aktywna, że ta kobieta ma tyle energii, jest wszędzie, jest tu i tam, to ja sobie tak myślę, mówię, ale przecież ja zawsze byłam wszędzie. Nawet mogę powiedzieć więcej, byłam trochę młodsza i jeszcze miałam więcej energii i więcej siły. Tylko wtedy nie było mediów społecznościowych i nie mogłam tego pokazywać aż tak. Kiedy rządziliśmy, jeździłam od rana do nocy, tak, a to w różnych ministerstwach, a to w regionie i naprawdę było co pokazywać, ale nie było mediów społecznościowych, więc z tej formy nie można było skorzystać. Dzisiaj na pewno media społecznościowe pomagają w przekazywaniu informacji o swojej aktywności. Pomagają, ale to też trzeba uważać, tak, bo jak ma się ten wsad merytoryczny, to rzeczywiście warto go pokazać, ale to też nie może być tak, że to jest tylko takie wszystko puste i na niby, że tak powiem, bo w kampaniach wyborczych też tak czasami bywa i ja to po prostu widzę. Więc mimo, że dzisiaj medialność i hasła są ważne, jednak ja może jestem, nie powiem trochę starej daty, ale w stosunku do tego przyspieszenia, które ma teraz miejsce tego informacyjnego, to jednak jest tak, że jednak patrzę o tym, na to, co jest fundamentem, czyli ta praca u podstaw, mimo wszystko. Aż mnie kusi, żeby zadać Pani takie pytanie, ile w Pani życiu zajmuje polityka, ale zadam inne. Lubi Pani gotować? Czy ja lubię gotować? Nie wiem, chyba nie mam czasu tak naprawdę gotowania. Robię krok, nawet polecam ten przepis teraz w czasie kampanii wyborczej, tak pół żartem, pół serio, bo czasami trzeba się uśmiechnąć, jak mamy wokół tą powagę i wszyscy tak się denerwują o swój wynik wyborczy. Ja
robię wszystko sama, a więc muszę, to znaczy dbam normalnie o swój dom. Muszę zdążyć wstawić pranie, a czasami rano muszę zdążyć dwa wstawić i czasami gdzieś się spóźnię, bo chcę, żeby jeszcze jak pralka skończy prać, to żebym zdążyła jeszcze wywiesić. Więc to jest po prostu praza życia. Wpadnę, dzisiaj jestem u pani redaktor, teraz podzielę się taką kuchnią trochę swoją, ale jestem w tej chwili tutaj u pani w Ostrowcu. Po programie mam jeszcze kilka spotkań. W międzyczasie dojadę do domu i przygotuję szybko obiad, bo rano nie zdążyłam, a jestem w regionie, więc staram się jak tylko mogę wpaść i naprawdę pół godziny coś zrobić. Ale zaraz później wybiegam, bo mam kolejne spotkanie, więc mam tak ten czas rozłożony. I tak właściwie jest do późnego wieczora, do nocy. Jak przyjdę do domu wieczorem, nie wiem, 18-19, to dziwne, że już jestem w domu. A więc to jest też takie trochę nakręcenie, bo chcemy się wywiązać dobrze swoich obowiązków, ale my kobiety jednak tak mamy, że myślimy o tym, żeby jednak był posiłek, żeby było uprane. Nie mówię, że o prasowaniu, bo z tym jest oczywiście gorzej. Czyli proza życia. I godzina na gotowanie, i na politykowanie, i na politykę, i na rozmawianie. A jutro jeszcze trochę więcej chyba niż godzina spotkania właśnie z kobietami. To na zakończenie. Tak, co to tak, jest za oczywiście. Spotkanie? Oczywiście. Jutro organizuję spotkanie z panią Małgorzatą Rozenek-Majdan, która będzie opowiadała o swoich dzieciach, o swojej książce, którą napisała w związku właśnie z tym, że sama kiedyś skorzystała z procedury in vitro i ma swoje dzieci właśnie urodzone z tej procedury. I chcemy trochę odkłamać te mity i stereotypy narosłe wokół in vitro. To naprawdę nie jest demon. Dzisiaj 3 miliony Polaków boryka się z bezpłodnością. I do tej pory było tak, jeszcze kilka lat temu było tak, że tylko ludzi bogatych stać było na tą procedurę. Później wprowadziliśmy jako rząd Platformy Obywatelskiej, wprowadziliśmy dofinansowanie do in vitro. Dzięki temu dofinansowaniu, raptem tylko 3 lata programu, bo po 3 latach przed rząd PiSu i go zlikwidował, urodziło się ponad 21 tysięcy dzieci. Więc moja jutrzejsza konferencja to in vitro człowiek. I chciałyśmy, z udziałem oczywiście eksperta, lekarza, chciałyśmy powiedzieć o tym, jak ta procedura naprawdę wygląda. A prawda jest taka, że dzięki temu, że było dofinansowanie, to z tej procedury, z tego prawa do szczęścia, do posiadania własnego dziecka, potomstwa, miały nie tylko pary, na które stać, ale również pary, na które nie było stać, żeby skorzystać z tej procedury. I chciałyśmy o tym wszystkim po prostu powiedzieć. Ja chciałam, żeby pani Małgosia podzieliła się swoimi doświadczeniami na spotkaniu właśnie z kobietami. Uważam, że to są prawdziwe problemy. Naprawdę, problem bezpłodności dotyka coraz więcej ludzi. Ja wiem, że rząd PiSu chce dofinansowuje na protechnologię. I dobrze, ale na protechnologię każdy rząd dofinansowywał, bo to jest początek w leczeniu bezpłodności. Ale przychodzi moment, kiedy na protechnologia nie daje rady. Są takie sytuacje, kiedy na przykład kobieta nie ma jajników. Na protechnologia nie pomoże. Dlatego trzeba mówić tak naprawdę, jak jest z in vitro. Nie bać się o tym mówić. Kiedyś Kościół był przeciwny transplantologii, przeszczepowi narządów. Dzisiaj jest to normalne. Dzisiaj wielu jest przeciwnych procedurze in vitro, ponieważ tak wiele mitów i stereotypów narosło wokół niej. Więc uważam, że trzeba powiedzieć prawdę, tak żeby zmieniać mentalność i świadomość i powodować, aby ludzie, którzy nie mogą mieć dzieci, żeby mogli z tej procedury korzystać i żeby to był zawsze ich wybór. Czyli jest miejsce na rozmowy kobiet o kobietach, bo polityka to trochę kobieta, prawda? Trzeba robić swoje. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia. Do widzenia.